Hej, witam z powrotem, wracamy. Arena, idziemy dalej. Ulepszenie miałam. Miażdżyciel. Wow, podoba się mnie. Fajne, fajne. Dość długie. Okej. O Jezus Maria. Czyli tym razem zakon wysłał mnie do twierdz na zachodnim froncie. To niebezpieczne tereny, ale ja śmieję się z niebezpieczeństwa. I skociot. Są takie urocze i zabawne. Dobra, najpierw obczajmy portale. Tutaj nie ma portalu. Tutaj jest portal i nas przynosi... Okej, od razu tutaj na górę, tak? Tutaj na górze jest wpis, gdzie miejsca. Naprawdę dużo z tego, co widzę. Więc fajnie. Zrobię sobie krzywdę? No, robię sobie krzywdę, jak spadam z wysokości. Patrzcie państwo. Tutaj jest drugie i to wygląda w ten sposób, że tutaj na środek. To mi się bardzo podoba. Tutaj jest wejście i tutaj jest wejście i mam dwie szczeliny. To jest trudne. Ale tak. Przechodzą jakoś tędy, tak dziwnie strasznie, powiem szczerze. Ale dobra. Ork kusznik, kobold biegacz i ork wojownik. Dobra. Stop. Tak i tak. To bym sobie ulepszyła, ale to później. Na pewno tak. Obczajmy sobie tu zgniatarkę. Tak. No i to wszystko. W sumie to by mi się przydało, ale chcę tę zgniatarkę obczaić. Co to w ogóle jest? I sobie popatrzymy. Dobra. Łucznicy. Łucznicy w gotowości. Okej. Tutaj dwóch. Myślę, że tam i tam sobie da po jednym jeszcze. Albo po dwóch nawet. W ogóle menu tkaczek. Co tutaj jest? Zdobądź ognistą kuszę i błogosławiony miecz. Podstawowe koszty użycia czarów spadają 30%. To mi się podoba. Efekty mrozu trwają 33% dłużej. Moc pasa wiatru rośnie 63%. Efekty obrażeń w czasie potrafieniu kulą ognia rośnie 50%. Piorun trafia w jedny dodatkowy cel. Zdrowie bohatera zostaje podwojone. Po zabiciu przeciwnika z bliska bohater zyskuje 30% prędkości. Zwiększony zasięg i wydłużony czas efektu ogłuszającego kuszy. Zabicie przy użyciu kuszy lub maski przy pracy 5% paskamany. Nie mam jeszcze przedmiotów, ani nie używam też przedmiotów, które by mi to ten... które by mi mogły coś działać, więc dalej będziemy się skupiać na tym... Przed nami wiele nauki. Zaczynajmy. Weźmy to i to. 4000? Nie. Jeszcze tu wrócisz. Tak, no to wiem. Niestety. I zrobimy tak. Obczajmy sobie. Tam mogę, ale to mi chuja da. Więc tutaj, obczajmy sobie. Ja chcę więcej pułapek! Ja chcę więcej pułapek! I obczajmy sobie. To będzie ostatni widok w twoim życiu. Tutaj, bo tędy z tego co widzę przechodzą. Tutaj się żaden nie zbliża. Idą prosto do szczelin. Mniej więcej prosto. Tędy przechodzą? Czy tędy przechodzą? Proszę cię, Nicie, pokażcie mi, czy tędy przechodzą. Nie pokaże mi teraz, jak na złość, tak? No. W prawo! Tutaj, gdzie stoję! Dziękuję, jaśnie panie. Sobie herbaty łyknę. Dalej mi pokazuje się twoje palce. Okej, tutaj też sobie pojedziemy. Nawet błyszczy! Z tego co widzę, to nawet tutaj chodzą tędy. To nie będzie bolało. Tutaj. O tak! Tutaj. Tutaj na razie zostawię, to niech sobie tutaj tędy przechodzą. Skupię się na obronie szczelin jako takich. Czyli tam tutaj. Tutaj. Chociaż nie tutaj, tylko tutaj. Aha.
Tak, myślę, że tędy przechodzą, czy wchodzą tutaj i biegną tędy, bo z tego co widzę, biegną raczej główną drogą. To nie biegną tam. Raczej nie wchodzą pod spód. No. Bo bym zrobiła w takim razie tak. Tu. Tu. I tu. No, tam. I tu tak. To tak samo czy podobnie? Nie. Tu. I na więcej mnie nie stać. Uwolnij hordę! Tutaj, tędy, stąd. O, czyli dobrze, że tutaj jest to białka wątki. Mają tarcze? No patrz. No dobra, pierwsza fala była niezwykle prosta. Tutaj. No i myślę, że tutaj. Okej, zapraszam. Teraz rozwalamy tych z tej strony. Muszę pamiętać, że w czasie walki mówić trochę głośniej. To jest ciężkie. Może sobie po prostu podłączyć słuchawki i tyle. To by na pewno było o wiele prostsze. Dobra. Tutaj. Tutaj. A teraz idą z dwóch strony. Dokładnie to autor miał na myśli. Ładnie. Tyle? No dobra. Podgłośnię sobie trochę słuchawki. I dobra, zrobimy tak. Na górę. Dlaczego nie możesz być sprintem? Ja się cię pytam, ziomuś. I zrobimy tak. Tutaj jeden. Tutaj drugi. Myślę, że na razie bym sobie to odpuściła. Nie należało się tego spodziewać. Okej. Jak coś, to mam jeszcze w zapasie ten pas. Znaczy nie pas, tylko na ramienniki ogniste. Więc powinno być w porządku. Okej. Tyle? No proszę bardzo, jak prosto. Aha. Gdzieś jeszcze bym dała. To im się spodoba. Myślę, że tutaj. I myślę, że tutaj. I nie mam pieniędzy. Okej. Tutaj jest aż, wow, aż 10 fal, na serio. Tutaj, ziomuś, tutaj. Przejmuj się tymi, którzy idą naokoło. No, 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 no. No i proszę. Okej. Zrobiłam jakoś tam większą liczbę orków. No i proszę bardzo, dobra. Tutaj. To jest w ogóle bez sensu. Ale dam jeszcze. Ta mi się podoba. Tutaj. Okej. Tam ich mniej więcej ogień trochę to załatwia. Za tyle powinno być łatwiej. Nie,
kurde! A, dość sporo ich przeszło niestety w tej fali. Czy można mieć za dużo pułapek? Ja twierdzę, że nie. Proszę tędy, panie orku. Myślę, że tak będzie dobrze. Ależ ja jestem mądry i przystojny. No oczywiście. Dobra. V, mogę to? Tak. Wszystkie pułapki oparte na prawach fizyki są silniejsze i działają na ogry. Nie używam pułapek opartych na prawach fizyki! Więc weźmiemy to. I jeszcze tu wrócisz. Okej, nie mam już pieniędzy! To mi jest kompletnie niepotrzebne, bo to kompletnie nie działa. Więc to usunę. Mam dodatkowe 1500. Co mi pozwala na małe burżujstwo. Innymi słowy, służę zakonowi. Łucznik. I z drugiej strony jeszcze jeden łucznik. I myślę, że tam sobie na środku postawię jeszcze dodatkowego łucznika. Służę zakonowi. Tak. I tutaj na środku. Jestem gotów wypełnić. Ostateczny łucznik. Podlećmy się trochę. Dobra, uwolni hordę. Mam dziwne przeczucie, że mogę nie przejść tej. Mogę nie przejść tej planszy. Przynajmniej nie za pierwszym razem. Okej, tam się mniej więcej pozatrzymywali na pułapkach. Serio? No gin. Ua, dobra. Więcej pułapek. Kilka dodatkowych dekoracji. Dobra, to powinno jakoś zadziałać. Myślę. Zbierz to. Okej, tutaj. Dobra, ty tutaj się zajmie. Zajmą już pułapki. No i proszę bardzo, tak jak mówiłam, tybi tutaj się zajmą pułapki. Ależ ja jestem mądry i przystojny. Tak, oczywiście. Tak. Ojej, a ja chciałam, żeby on poszedł przez to. Z drugiej strony też jest ok. Jest ork, czy nie ma orka z drugiej strony? Już? Wow, tak szybko? No proszę bardzo, miałam wcześniej tyle problemów. Dobra, jeszcze w dwóch miejscach by pasowało ponastawiać tych pułapków. Mogę jakąś inną kartę wziąć? Nie. To mi jest potrzebne, ale to by mi się przydało. No. Potwierdź. No to idź sobie. Będę tęsknić. Ojej. Ma strzały w plecach, ale fajnie. Dobra, tutaj myślę, że tych pułapek jest wystarczająco, żeby ich powstrzymać, tak więc idziemy na górę. Czy ja poszłam na górę? Nie. Dziękuję bardzo, bro. Ja chcę iść tam, doskoczę! Nie. Kurde. Dziękuję bardzo. Nie, spadłam. Kurde. Ej, jak stąd... Nie. Nie chciałam tego kliknąć, gro. Super. Teraz tak. Wskaż mi cel. Jeden.
służę zakonowi. Dwa. I teraz tutaj. Strasznie dziwne te schody, można się na nich zabić. Albo spaść z nich. Jeden. Dwa. No i tutaj. Jestem gotów wypełnić. Na wszelki wypadek. I tam na środek wstawię jeszcze jednego. Cóż, na pewno tam nie doskoczę. Chociaż. Nie. Dobra. To jest ostatnia fala. Podejrzewam, że będzie jakaś masakra. Ciebie sprzedam i postawię tutaj. I tutaj. No i super. I nie mam już pieniędzy. No nic. Więc uwalniamy hordę. Chodźcie. Z pewnością palący się działają. Powiem wam, że działają. Najważniejsze jest dla mnie w tej chwili rozwalić tego. Moje pułapki robią wszystko za mnie, no. Właśnie tak. Proszę bardzo. Wystarczyło tylko trochę pułapek dostawić i tyle. Już, nie mają przejścia. Co prawda trochę ich przeszło, ale dobra. To co ugraliśmy, to nasze. Tak czy inaczej, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!